Wracamy do kolejnych pojedynków meczu bokserskiego pomiędzy drużyną CSW Fight Boxing Dąbrowa Górnicza i reprezentacją Małopolski. Na razie przypominamy wynik remisowy. Trzy walki zwyciężyli gospodarze. W trzech pojedynkach górą byli zawodnicy Małopolski. Teraz czas na juniorów w wadze do 64 kg. Sebastian Kąsek właśnie na naszych ekranach. Po drugiej stronie ringu Dawid Suchecki. No i znowu któraś z drużyn wyjdzie na prowadzenie. Na razie udawało się to Małopolsce, ale być może pierwszy raz palmę pierwszeństwa przejmie drużyna z Dąbrowy Górniczej. Suchecki w stroju niebieskim, Kąsek w kasku, rękawicach czerwonych. Przeszliśmy już przez pojedynek młodzików, sparingowy, towarzyski, potem były rywalizacje kadetów. Teraz jesteśmy wśród juniorów, a zakończymy to wszystko trzema walkami seniorów. Szybka kontra, szybka odpowiedź Kąska. Dobry lewy na dół. Jakby chciał na razie Kąsek poczekać na to, co zaprezentuje Suchecki i ewentualnie w wolnej chwili, przy odrobinie wypatrzonego miejsca, skutecznie kontrować. Wydaje się ciekawe zestawienie Sucheckiego z Kąskiem. Szybko na korpus atakuje Suchecki. A Kąsek także stara się bić kombinacjami. Raz, dwa, trzy uderzenia co najmniej. Zresztą o to też prosi go jego narożnik. Więc można powiedzieć, że boksuje tak, jak podpowiada trener, sekundanci. Teraz mogła być dobra akcja, gdyby nieco skuteczniej, nieco celniej Kąsek trafił lewym. W decydującym momencie odrobiny tej precyzji zabrakło. Suchecki, świetne odchylenie. Najpierw pierwszy dał sygnał do ataku, potem delikatnie odchylił się i ponowił akcję. Kąsek oczywiście z odwrotnej pozycji, co Państwo doskonale widzą. Suchecki, pozycja normalna, więc lewa ręka z przodu. To są zawodnicy na pewno już ukształtowani w pewien sposób, ukształtowani technicznie. Widać, że przypadkowości jest tu o wiele mniej niż w kilku poprzednich walkach. No i na pewno tutaj powinno jeszcze parę ciekawych rozwiązań ofensywnych, ale także myślę rozwiązań w obronie nam się pokazać. Sebastian Kąsek. Bardzo uważnie stara się słuchać porad w narożniku.
coraz śmielej. Suchecki idzie do przodu, nie chce już wyczekiwać, chce zacząć boksować. No i to jest to ryzyko jednak, że jak się zrobi o jeden krok za dużo, to można się nadziać na jakieś niepotrzebne uderzenie. Przed sekundą długa kombinacja ciosów na dół ze strony Dawida Sucheckiego. Bite odchylenie, które pokazywał już wcześniej. Krótko atakuje prawym Suchecki znowu. Kiedy tylko dałby mu miejsce i swobodę kąsek, no to ten kontynuowałby akcję, próbę rozbicia korpusu przeciwnika. Zagapił się na moment Suchecki i szybko wykorzystał to Sebastian Kąsek. Dobre zejście przed atakiem. Delikatnie pod bródkiem zahaczył Kąsek Sucheckiego. To był wymyślny pomysł w ofensywie, no ale skuteczny, a to jest przecież najważniejsze. Teraz odrobinę chyba zdecydowania zabrakło Kąskowi w ostatniej akcji. Ach, się świetnie wystrzelił na górę Sebastian Kąsek. Najpierw cierpliwie przyjął atak Sucheckiego, by zaatakować jednym, ale za to mocnym, wyraźnym uderzeniem. Ponownie prawym z dołu atakuje Sebastian Kąsek. Jeszcze 10 sekund do drugiej rundy. Jakby to był sygnał dla Sucheckiego do zdecydowanych ataków. No, oparł się, sprawdził wytrzymałość Lin Dawid Suchecki. Po tej walce czeka nas jeszcze cztery pojedynki. Przypominamy, że w meczu wynik 6-6. A coraz mniej pola manewru, no bo walki uciekają jedna po drugiej. Dawid Suchecki na koszulce Biała Gwiazda, więc Wisła Kraków. Klub, z którym związany przecież jest Artur Szpilka, więc jeden z głównych bohaterów gali. Gali, która na pewno elektryzuje wszystkich kibiców boksu zawodowego. No a przecież często mówimy o tym, że nie ma boksu zawodowego bez boksu olimpijskiego. Praktycznie każdy z tych wielkich polskich zawodowców zaczynał kiedyś swoją karierę tocząc różne walki na ringach olimpijskich. Wczoraj z Linami pożegnał się Andrzej Gołota na gali w Częstochowie, tocząc czterorundowy pojedynek z Danielem Nicholsonem. A Gołota to przecież medalista Mistrzostw Europy, czy przede wszystkim zdobywca brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. Wydaje się, że dobrze przygotowani kondycyjnie są Kąsek i Suchecki, bo nie ma raczej wielkich przestojów. Cały czas też nie zawodzi ich refleks. Znowu prawym podbródkowym próbuje atakować Kąsek. No to jest ten schemat, który my widzieliśmy już w kilku innych walkach. Myślę, że
zawodnicy właśnie z Dąbrowy Górniczej są tego uczeni. Kiedy jest okazja, no to się tak atakuje. Dobrze na nogach teraz zaczął pracę Sebastian Kąsek. No i widzimy, raz, dwa, trzy uderzenia. Przyjął to Suchecki, zaraz będzie chciał odpowiedzieć. Bo ten przestój chyba odrobinę za długo potrwał. Ale ładna walka, jeśli chodzi o poziom techniczny, jeśli chodzi o zaawansowanie tych zawodników, no to jest, myślę, że jedna z ozdób dzisiejszej imprezy. A jesteśmy oczywiście w hali sportowej Centrum w Dąbrowie Górniczej. Ach, kapitalnie Kąsek wystrzelił lewym po odchyleniu, po przepuszczeniu ataku Sucheckiego. To są te próby, które zawsze wzbudzają szczególny aplauz, bo taka akcja wymaga już pewnego zaawansowania. Ach, po raz kolejny Kąsek zaczyna już koncertowo boksować w ostatnich fragmentach trzeciej rundy. No ale to jest to też przygotowanie kondycyjne, że masz siłę, masz parę, żeby również w trzeciej rundzie zaskakiwać przeciwnika. Gdyby tego nie było, no to nie byłoby tych ładnych popisów ze strony Sebastiana Kąska. A tu rzut oka na to, co dzieje się wokół ringu. A my poczekamy na rezultat, który wyłoni nam drużynę, która wyjdzie znowu na prowadzenie. Na razie solidarnie trzy walki wygrywa Dąbrowa, trzy walki Małopolska, a decyzja jest niejednogłośna. 2-1 zwycięża Sebastian Kąsek, a więc Fight Boxing Dąbrowa Górnicza. 8-6 prowadzi ekipa gospodarzy. A przed nami jeszcze 4 pojedynki. Za moment będzie rywalizacja kategorii wagowej do 69 kg.